Dobrze. Przyjaciele, jak wiecie, ja jestem bardzo za fachowością. Ja bardzo lubię fachowość. Ja w ogóle szanuję fachowców. Dla mnie obojętnie kto, obojętnie co kto robi, ale jeżeli jest tym fachowcem, to wzbudza moje zainteresowanie. Rozumiecie? Nawet jeśli ktoś robi rzeczy złe, to ja się interesuję tym, jeśli to jest fachowiec. Zawsze interesowali mnie ludzie, którzy są w czymś bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Zawsze mnie inspirowali tacy ludzie. Bo ja wiem, że żeby być w czymś bardzo, bardzo, bardzo dobrym, to trzeba się temu czemuś poświęcić. Obojętnie co to będzie. Obojętnie co to będzie. Czy to będą rzeczy dobre, czy złe? To jest nieistotne. W tej chwili spróbujmy odrzucić jakieś wszelkiego rodzaju moralne nasze skłonności, bo każdy ma swoje jakieś tam. Ale fachowość sama w sobie, ona jest jedną z form doskonałości. A doskonałość pochodzi od Boga. Rozumiecie? Doskonałość podchodzi od Boga i Bóg mówi tak, bądźcie doskonali, tak jak ja doskonały jestem. I to jest bardzo wysoka poprzeczka. Teraz ludzie myślą sobie tak, bo w ogóle ludzie nie lubią o tym rozmawiać. Ludzie nowonarodzeni, funkcjonujący w świadomości łaski, nie lubią rozmawiać o tego typu rzeczach. Wręcz dążenie do doskonałości w swoim życiu jest wielokrotnie mylone z prawem, że ktoś jest pod prawem. Rozumiecie? Ja często słyszę do ludzi, ludzie mówią, wiesz, tak jestem blisko z Bogiem, że no już wiem, że nic nie muszę robić, aby On mnie kochał. I ci ludzie często nic nie robią. To jest takie dla mnie ciekawe. No wiecie, ja od bardzo dawna wiem, że nie muszę nic robić, żeby Bóg mnie kochał. Ja już nie wiem, ile lat ja to wiem. Już nie pamiętam, kiedy się skończyły moje dylematy, że ja muszę zasłużyć na coś, nie wiem, 18 lat temu, 17, trudno mi powiedzieć. Więc od tylu lat nie mam żadnego dylematu pod tytułem, że muszę zasłużyć na coś u Boga. Wiem, że mam niezasłużoną Bożą przychylność i czy robię, czy nie robię czegoś, czy się w czymś wydoskonalam, czy się nie wydoskonalam, Bóg mnie kocha i mnie nie odrzuci. Tylko myślenie tego rodzaju, że Bóg mnie tak kocha, ja to tak rozumiem, że nie muszę nic robić za bardzo, jest demoniczne, silnie demoniczne. Ponieważ jeśli Bóg powiedział, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały, no to znaczy, że albo się mylił, albo chce, żebyśmy byli doskonali. Zgadzacie się ze mną? Albo się mylił, albo chce, żebyśmy byli doskonali. A doskonały oznacza to, że jest się profesjonalistą, fachowcem, człowiekiem, który według swojego rodzaju, czy też w przestrzeni, w której funkcjonuje, jest najlepszy. To się tak czyta. Najlepszy. Najlepszy. A więc ja bardzo lubię ludzi najlepszych i staram się być najlepszy. Tak też funkcjonuję w życiu z Bogiem. I korzystam
z Bożej mocy, aby właśnie być najlepszym. Nie zadowala mnie być byle jakim. Mnie byle jakość mierzi. A rozumiecie mnie? Dla mnie byle jakość to się jakby, to jest z tej samej parafii, co lenistwo, co bycie menelem. Rozumiecie? To jest ta sama parafia. Byle jak. Byle co, byle jak. Kocham fachowość. Bóg jest fachowcem i ja kocham fachowość. I człowiek Boży, który chce, aby w nim się rozwijał charakter Boży, musi zrozumieć, że jego życie będzie w związku z tym dążyło do doskonałości. On się będzie udoskonalał, będzie coraz lepszy, coraz konkretniejszy w różnego rodzaju dziedzinach. Będzie coraz lepszym fachowcem. I coś, co jest ściśle związane z doskonałością, to jest mądrość. I o mądrości chcę dzisiaj mówić. Ja nie wiem, czy mi się uda ten temat dzisiaj skończyć. Raczej nie. Rozłożę go raczej na dwa poselstwa. Ale tak zacznę. Jak zacząłem badać słowo mądrość, to okazało się, że po raz pierwszy ono się pojawia w Piśmie Świętym, w liście w Nowym Testamencie, bo nas interesuje Nowe Przymierze. A więc w Nowym Testamencie pojawia się po raz pierwszy w liście do Kolosan 1:9. Najstarszym listem, jaki istnieje w Piśmie Świętym, jest pierwszy list do Tesaloniczan. Bo wiecie oczywiście, że ten układ biblijny, który mamy, to nie jest układ od najstarszych do najmłodszych ksiąg. Tylko wręcz odwrotnie chyba nawet. Czytamy Ewangelię, okazuje się, że Ewangelie to są jedne z najpóźniejszych ksiąg. Rozumiecie? A najwcześniejszy znaleziony manuskrypt to jest pierwszy list do Tesaloniczan. Tuż za nim jest właśnie list do Kolosan. I tam, w tym liście do Kolosan 1:9, po raz pierwszy pojawia się słowo mądrość. I to jest greckie słowo sofia. Ono po raz pierwszy tam się pojawia. I to słowo w tamtym okresie czasu miało 6 znaczeń. A powiem więcej, w zasadzie była to jedna grupa znaczeniowa, czyli jeśli mówiło się o mądrości, to Grek rozumiał te 6 znaczeń jako jedno. To nie było 6 poszczególnych, tylko to było 6 połączonych w jedną bryłę myślową. I to słowo sofia oznaczało naukę, po drugie wiedzę, po trzecie znajomość czegoś, po czwarte biegłość i zręczność, po piąte zdrowy rozsądek, a po szóste umiejętność życiową. To oznaczało słowo sofia. I to słowo użył święty Paweł w liście do Kolosan 1:9, potem przeczytam ten werset. Pokażę wam, do czego go użył. Słowo sofia pochodzi od zwrotu sofos, co oznacza jasny, błyszczący, jasny, bez żadnej ciemności. Czyli tam, gdzie zachodzi pojęcie mądrości, nie zachodzi pojęcie żadnej ciemnoty. Żadnego zaciemnienia, żadnego jakby cienia. Jeśli ktoś jest mądry, to nie ma w nim żadnej ciemności. To jest bardzo ważne. Bo ludzie myślą, że mogą o sobie mówić jednocześnie, że są mądrzy, a z drugiej strony posiadać w sobie różne formy mikrociemności i że to im się składa w jedną kupę. Nie. To nie jest Boży obraz mądrości. Jakiś może jest, ale nie Boży. Czym zatem jest mądrość?
Mądrość, przyjaciele, to zdobycie wiedzy za pomocą nauki, co powoduje dogłębną znajomość jakiegoś tematu. Po pierwsze, zdobycie wiedzy za pomocą nauki. I to powoduje znajomość. I od razu pokazuję wam, gdzie diabeł chce powyrywać kawałki tego elementu. Diabeł na przykład chce, żebyś się nie uczył, a jednocześnie, żebyś uważał, że będziesz mądry. Diabeł chce, żebyś nie zdobywał wiedzy, a jednocześnie, żebyś uważał, że poprzez posiadanie Ducha Świętego będziesz mędrcem. To są bzdury. Te rzeczy są nieprawdziwe. Mądrość składa się z 6 elementów i tylko i wyłącznie powiązanie tych 6 elementów prawidłowo ze sobą powoduje, że zachodzi duchowa Sofia. W innym wypadku nie zachodzi. To jest coś podobnego do nowego narodzenia. Jeżeli z nowego narodzenia wyjmiemy jakiś element, na przykład element pokuty, to nie ma nowego narodzenia. Znacie ten system plastikowego chrześcijaństwa, który mówi dzisiaj tak. Wyznaj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, a pójdziesz do nieba. Amen. Przecież to jest bzdura. No to jest bzdura. Rozumiecie? To jest bzdura. Niespecjalnie cytuję pewnych ludzi, którzy nie są charyzmatykami i mieli różnego rodzaju wykrzywienia związane z ruchem charyzmatycznym, ale czasami ci ludzie zostawili po sobie tak potężną spuściznę Bożą, że nie sposób o nich nie powiedzieć. I takim człowiekiem był na przykład Billy Graham. Billy Graham nie był charyzmatykiem i nie miał poznania w wielu dziedzinach. Ale ja w ogóle zawsze szanowałem Billy Graham. Zawsze szanowałem tego człowieka. Dlaczego go szanowałem? Dlatego, że on miał hopla na punkcie nowego narodzenia. On w ogóle naprawdę głosił dobrą Ewangelię. Ten człowiek naprawdę był ewangelistą. I kiedy on głosił, a w międzyczasie też głosili inni ludzie, którzy już głosili w tym nowożytnym duchu pod tytułem Wyznaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to on, ponieważ był teleewangelistą, miał swój kanał telewizyjny w Stanach, on się publicznie z tego śmiał. On mówi tak, dzisiaj, załóżmy, nie pamiętam teraz, w Oklahomie na przykład, głosowało za Jezusem 3000 ludzi. On tak to nazywał i się śmiał, on z tego szydził, publicznie na antenie. Bo ewangelista wychodził i mówił tak, ten, kto wyzna Jezusa Panem i Zbawicielem, zbawiony będzie. I tam w ogóle wstawało 3000 ludzi i wyznawało Jezusa Panem i Zbawicielem. A Billy Graham się śmiał. Bo to było śmiechu warte. Kiedy nasi przyjaciele pojechali do Afryki, zobaczyli pokłosie tego rodzaju głoszonej Ewangelii. Pokłosie. Gdyby rzeczywiście krucjaty ewangelizacyjne, które były w Kenii, przyprowadziły do Jezusa te setki tysięcy ludzi, to Kenia by dzisiaj nie była w takim stanie, w jakim jest. Rozumiecie, a Kenia jest w czarnej dupie. Taka jest prawda. Bo ja wiem, co to znaczy, jak w kraju nawracają się setki tysięcy ludzi. Bo jak się w Korei nawróciły setki tysięcy ludzi naprawdę w okresie przebudzenia koreańskiego, które ja osobiście uważam za jedno z największych i nielicznie prawdziwych przebudzeń. Rozumiecie? To wiecie, co się stało? Po pierwsze, odłączyli się od komunistycznej Korei. Po drugie, stworzyli potężne finansowe mocarstwo. I żyje się tam bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I to jest wielka różnica między przebudzeniem na przykład kenijskim, a przebudzeniem koreańskim. Rozumiecie? To widać. To bardzo widać. I tutaj jest tak samo. Jak się wyjmie coś z mądrości, to ona nie jest już mądrością. Jest czymś.
kolejną iluzją, kolejnym elementem do tego, żeby sobie przypiąć znaczek jestem mądry. Mądrość Boża mieszka we mnie. Ale tak nie jest. Mądrość to zdobywanie wiedzy za pomocą nauki, co powoduje dogłębną znajomość jakiegoś tematu. Ta dogłębna znajomość prowadzi do tego, że człowiek staje się jaki? Biegły i zręczny w czymś. Nie jest już tylko i wyłącznie teoretykiem, tylko jest praktycznie biegły i zręczny w tej dziedzinie. Nie jest też jakimś tam rzemieślnikiem, tylko jest biegły i zręczny. Staje się biegły i zręczny w tymże temacie. Owa biegłość i zręczność doprowadza do tego, że człowiek potrafi prawidłowo oceniać dane sytuacje, czyli tworzy się w nim zdrowy rozsądek. Czym jest zdrowy rozsądek? Zdrowy rozsądek to jest umiejętność prawidłowej oceny sytuacji życiowej, w której się znajdujesz. To jest zdrowy rozsądek. Prawidłowa ocena. Zobaczcie teraz, jak to się różni od tego, z czym się spotykamy. Jak ludzie oceniają swoją sytuację. W ogóle wiecie, żeby pokutować, to trzeba prawidłowo ocenić sytuację, w której się jest. Dlaczego ludzie nie pokutują? Bo nie oceniają prawidłowo sytuacji. Ja nieraz słyszałem takie teksty od ludzi. Człowiek mówi tak. Miałem objawienie od Boga, żeby robić to. Po czym zaczyna to robić? W bardzo krótkim okresie czasu wychodzi z robienia tego i mówi tak, to nie było od Boga. Ja mówię, Chryste, co masz w głowie, człowieku? Jakiś czas temu mówię, że to było od Boga. Wszedłeś w to, robiłeś to, teraz mówisz, to nie było od Boga. Albo najlepiej, w trakcie robienia tego ma drugie objawienie, które jest objawieniem poprzecznym. Zupełnie innym, nie przedłużającym, nawet albo do innym. I człowiek ten mówi tak, ja mam mądrość Bożą w sobie. Ja mówię, ty w ogóle nie masz Bożej mądrości, bo na skład Bożej mądrości wchodzi zdrowy rozsądek, czyli prawidłowa ocena sytuacji. Przecież ty prawidłowo nie oceniasz. Co ty robisz? Rozumiesz? To tak jakby stać na torach kolejowych. Rozumiesz, o co chodzi? Trzymać się szyny i mówić, że to jest poręcz do schodów. A jak jedzie pociąg, to mówić, o, winda. Rozumiecie? Szok. A tenże zdrowy rozsądek, czyli prawidłowa ocena, w prostej linii prowadzi do praktycznej umiejętności życia. A więc mądrość to wiedza przekuta na praktykę. To jest mądrość. Wiedza przekuta na praktykę. Żaden z tych elementów nie może być wyjęty. Rozumiecie? Nie można się nie kształcić. Nie można się nie rozwijać w jakiejś dziedzinie i liczyć na to, że Duch Święty coś objawi. Nie można. Nie można brać się za coś, nie mając żadnej podstawy wiedzy do tego, nie spędziwszy czasu na nauce i mówić, ja to zrobię, bo jestem z Bogiem. Rozumiecie? Bo to nie jest mądre. To nie jest mądra rzecz. Mądra rzecz to zebrać te sześć elementów, rozumiecie? I zacząć działać. To jest mądre. Lata temu, zanim jeszcze byliśmy w pełnej służbie, ja siedziałem non-stop w nauce Bożej. Non-stop. Ja nie chodziłem do pastora, żeby się go o coś zapytać, bo ja nie miałem pastora. Czy miałem, ale pastor nie mógł mi doradzić. Rozumiecie?
bo kiedy się zwracałem do pastora w jakiejś duchowej kwestii, to on mówił do mnie, módl się i pość. Czemu? Bo on nie miał mądrości. Więc ja nie miałem mądrego pastora. Nie mogłem do niego pójść. Nie miałem do kogo pójść. Kiedyś pamiętam, jak z jednym problemem się borykałem lata temu i dzwoniłem do masy pastorów w Polsce i żaden z tych ludzi nie mógł mi odpowiedzieć na pytanie. Żaden. Rozumiecie? Więc co ja robiłem? Ja się uczyłem. Ja studiowałem pismo. Ja czytałem książki. Rozumiecie? Ja robiłem notatki. Nie wiem, czy niektórzy z was pamiętacie, jak zaczynaliśmy kościół na Kasprzaka, to my kupiliśmy w ogóle długopisy i notatniki, żeby ludzie notowali. Uczyliśmy ludzi notować. Nasze dzieci na tym interes robiły. Długopisy kupiliśmy z pieniędzy kościelnych, a nasze dzieci je sprzedawały w ogóle ludziom. Ale zarabiali, jak umiemy. Uczyliśmy ludzi notować. Ale dlaczego nie notujesz? Z czego będziesz czytał dużo? Przecież to, co mówię, to zapamiętujesz w 10% najwyżej. Dzięki Bogu, że to się nagrywa, możesz tego odsłuchać. Ale dla mnie były ważne moje notatki, to była nauka. Nauka. Ja się uczyłem. Uczyłem się, uczyłem. Zdobywałem wiedzę, non-stop. Zdobywałem wiedzę. Przelatywały przeze mnie tysiące informacji. Modliłem się, aby te, które powinny zostać, zostawały. Te, które mają odpaść, żeby odpadały. Dniem i nocą. Kiedy pracowałem na nocną zmianę, wszędzie jeździłem do pracy ze swoją Biblią, z książkami. Rozumiesz? Ta wiedza zaczęła przeradzać się w zręczność moją. Zacząłem zręcznie poruszać się w Słowie, w duchowych zasadach. Ja dzisiaj jestem w stanie usiąść z każdym człowiekiem po każdej szkole teologicznej. I każde moje przekonanie, które mam, wyargumentować. Nie tam powiedzieć, myślę, bo tak mi Bóg objawił. Ja nikomu nie mówię, że mi tak Bóg objawił. Nigdy w żadnych rozmowach. Rozumiecie? Ja nie używam tutaj, Bóg mi objawił. Ja argumentuję. Czemu? Bo jestem zręczny i biegły. Zręczny i biegły. Ta zręczność i biegłość spowodowała, że zacząłem prawidłowo oceniać sytuacje życiowe. Prawidłowo. W związku z czym zacząłem coraz mniej popełniać błędów. Ja popełniam błędy, ale coraz mniej. Czasem jeszcze pobłądzę w jakiejś formie myślowej, w czymś. Jeszcze mi się to zdarza. Ale dążę ku doskonałości, ku temu, żebym nie błądził. Rozumiecie? Nie boję się zbłądzić, bo temat lęku przed zbłądzeniem, jak powiedziałem, rozwiązałem powiedzmy 17 lat temu. Ale ja nie chcę błądzić. Chcę być doskonały w swoich decyzjach, w swoich ocenach. Chcę doskonale decydować. Doskonale decydować. Doskonale. I oczywiście przy takich tekstach spodziewa się grupa oporetów, mówią, wiesz, jak nie wiem, co robić, to mi Duch Święty powie. Nic ci Duch Święty nie powie, a powiem inaczej. Ty nie zrozumiesz, co ci powie Duch Święty. Ty nie zrozumiesz, co On ci powie. A powiedzieć wam, dlaczego taki człowiek nie zrozumie, co mówi Duch Święty, jeśli nie posiada zdrowej oceny sytuacji? Dlatego, że on będzie w swoim sercu kłócił się z Duchem Świętym. Bo Duch Święty będzie mówił tylko w zasadach Bożych. Rozumiecie to? Duch Święty mówi do człowieka tylko zasadami Bożymi. Tylko prawdami Bożymi. Ty mówisz do Ducha Świętego na przykład w cudzysłowie. Wielu z was miało pewnie takie doświadczenie. Jeśli chodzisz z Bogiem, a miałeś trudniejszy czas, to być może miałeś takie doświadczenie. Ja na przykład miewałem takie rzeczy kiedyś, że było mi źle i przychodziłem do Boga
oczekiwałem, że on wykaże wobec mnie, że tak powiem, zrozumienie. Na przykład nie wierzyłem w coś, chodziłem w jakiejś formie niewiary. Ja myślałem, że ja mogę się zbliżyć do Boga i Bóg powie, wiesz, no rozumiem cię, Artur, jeszcze jesteś młody w wierze, jeszcze tak krótko ze mną chodzisz. Nie. On do mnie mówił, bo ja znałem już jego głos. On do mnie mówił inaczej niż ja bym chciał słyszeć. Tylko ja już się nie kłóciłem wtedy. Będę mówił, wiesz, co mówi mój... Ja na przykład przychodziłem rozwalony wewnętrznie, modliłem się, a do mojej głowy przychodziło słowo, które w ogóle nie było słowem pod tytułem kocham cię, jestem blisko ciebie, damy sobie radę, Artur, ty i ja, przecież wiesz, pójdziesz do nieba, kocham, jestem twoim tatą. Nie. Przychodziły inne słowa. Słowa przychodziły takie. Bądź mężny dzielny, wstań i ozłoń, gdziekolwiek postawisz nogę swoją, tą siebie tobie oddam. A ja w ogóle w środku, ostatnią rzecz, którą chcę słyszeć, to, że mam teraz wstać z tych kolan. Ja teraz chcę się przytulić do niego, a nie wstać z kolan. On mówi, wstań, Jozue! Wstań! Ja nie chcę wstać. Mój umysł walczy przeciwko temu. Chrześcijański, przeciętny umysł walczy przeciwko temu. Człowiek nie przyjmuje od Ducha Świętego tego, co on mówi. Więc ta jego teza, że bez prawidłowego rozpoznania sytuacji Duch Święty go poprowadzi, jest bzdetem. Jesteśmy skazani na to, aby być mędrcami. My musimy być mądrzy. I koniec. Nie możemy być głupcami. Przeczytam ten werset, Kolosan 1:9-10. Nie przestajemy się o was modlić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. Tutaj przeczytam to w ten sposób, żeby to było dobrze. Nie przestajemy się o was modlić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. Jeszcze inaczej. Bo chcę, żebyście zobaczyli intencje Pawła. Kolosan 1:9. Tak jest napisane. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Paweł chciał zakomunikować ludziom bardzo ważną rzecz. Otóż on chciał im zakomunikować, że do pełnego poznania woli Boga my musimy posiadać mądrość. Ta mądrość również otworzy nas na duchowe rozeznanie. To była intencja Pawłowa pokrótce. Za długo mi się zajdzie, żeby wam to rozłożyć na części pierwszej wersji. Ale to była jego intencja. On mówi tak, dlatego się modlę i proszę, abyście zrozumieli, że mądrość Boża jest drzwiami do poznania pełnej woli Jego i jest drzwiami do tego, abyście potrafili duchowo rozeznawać. To była intencja Pawłowa. W ogóle Paweł był mędrcem. On bardzo mocno stawiał na mądrość. On przekuwał wszelkiego rodzaju wiedzę na praktyczne działanie. Zobaczcie, co Paweł zrobił. Paweł, zakonoznawca, bardzo wysokiej rangi zakonoznawca, przekuł swoją całą wiedzę na praktyczne budowanie kościoła. On to wszystko przekuł. On nawet wiedzę na temat zakonu Bożego, zasad starotestamentowych,
potrafił przekuć na budowę Kościoła, na szerzenie Królestwa. On tego wszystkiego użył. Nieraz, jak czytacie Pawła, to widać, jak on wyciąga wersety ze Starego Testamentu i pokazuje je zupełnie z innej perspektywy. I nie był w tym pierwszy, bo pierwszy w tym był Jezus. Oni je zupełnie inaczej rozumieli. Oni mieli w swoich głowach, a Jezus mówi, a ja wam pokażę, jak to wygląda. I było napisane, młócącemu wołowi pyska nie zawiąże. Ja Paweł mówi, chodzi o to, żeby dawać pieniądze ludziom służby. Co to było? Mądrość. On wręcz się dziwi, mówi, myślicie, że Bogu chodziło o woły? No co tam? No o woły Bogu? No przecież Bóg nie napisał tego z uwagi na woły. Bogu nie zależy na wołach. Woł był po to, żeby nim orać ziemię, albo go zjeść, albo go złożyć na ofiarę. Po to był woł. I po to miał jeść. Żeby być dużym, ciężkim, zdrowym, aby móc służyć. I Paweł tą starotestamentową zasadę, którą oni używali tylko w teorii, rozumiecie? Lub ewentualnie literalnie. Bo wiecie, co oni potrafili robić? Zawiązywać wołom pyski, żeby woły nie zżerały ziarna. Oni sznurkiem zawiązywali wołom pyski. Rozumiecie? A Paweł tą wiedzę przekuł na praktyczne działanie. Mówi, tu chodzi o to, żebyście dawali kasę ludziom, którzy szerzą Królestwo. Paweł był mędrcem. I ten werset był po to, aby Paweł, tym wersetem Paweł wskazał ludziom na wagę mądrości. Ja uważam, że dzisiaj mądrość jest w pogardzie. Naprawdę. Dzisiaj mądrość w Kościele jest w pogardzie. I dlatego, że ona jest w pogardzie, dlatego ludzie popełniają tyle błędów i tyle głupoty. Tyle jest głupoty. Jest słowo prorocze dla nas tutaj, dla naszego Kościoła i ruchu. Jednym z jego elementów jest to, że jest koniec głupawki dla nas. Już jest koniec. Już jest koniec dla nas głupawki. My musimy być mędrcami, czyli praktykami. Naszą wiedzę musimy przekuć na praktykę pod każdym względem. Wszystko to, co wiesz, musi być przekute na praktykę. Już podjąłeś naukę, już zdobyłeś wiedzę, już powstała w tobie przestrzeń zrozumienia tego, już stałeś się zręczny i umiejętny. Rozumiecie? A więc teraz musisz zacząć odważnie oceniać sytuację, w której jesteś w życiu i odważnie wprowadzać w życie twoje umiejętności. Rozumiecie? Odważnie. Ja na przykład, kiedy czegoś słucham, jakiejś mądrości, jakiejkolwiek, czytam w Biblii, w książce, oglądam coś, przyglądam się czemuś, przyjmuję objawienie, jakkolwiek, czyli przyjmuję jakąś wiedzę, tak? To natychmiast mówię do Boga tak, jak mam tego użyć do budowania Twojego Królestwa? Co ja mam z tym zrobić? Nie komu się tym pochwalić. Nie z kim o tym porozmawiać, Panie Boże. Tylko jak to przekuć. Nawet jak się relaksuję i oglądam sobie film, to mówię do Boga tak, jak mam przekuć ten film na służbę w Twoim Królestwie? Jak mam przekuć tą wycieczkę do lasu na służbie w Twoim Królestwie? Jak mam przekuć wszelką moją wiedzę na służbie w Twoim Królestwie? A rozumiesz? To są moje myśli.
Z wersetów tych wynikają takie fakty. Pełne poznanie woli Boga jest jedynie możliwe wtedy, gdy w naszym życiu będziemy funkcjonować w pełni mądrości w każdej sprawie. A zatem, aby poznawać dogłębnie Boga, należy na bieżąco przekuwać zdobytą wiedzę o Nim na praktykę. Na bieżąco. Na bieżąco. Nie jutro. Nie pojutrze. Nie za tydzień. Na bieżąco. Dowiedziałeś się czegoś o Bogu? Na bieżąco przekuj to na praktykę. Byliśmy kiedyś w jednym kościele w Polsce. W tamtym czasie, to był kościół zielonoświątkowy, w tamtym czasie jeszcze nie był tak odpalony, jak się później odpalił, bo się odpalił tylko w dziwną stronę. W tamtym czasie byliśmy tam ze sługą ewangelizacyjną i rozmawiałem z pastorem. I mówię do niego, opowiedz mi, jak to się zaczęło u was tutaj. I on mówi tak, Artur, było nas 6 osób i mieliśmy grupę domową. I podjęliśmy w te 6 osób taką decyzję. Będziemy się spotykać jak najczęściej i czytać razem Pismo Święte. I cokolwiek zrozumiemy z tego w Pisma, to wprowadzimy w życie. I oni sobie siedzieli na grupie domowej, podjęli się i czytali Pismo Święte. I na przykład, mówi, jak przeczytaliśmy taki werset? Na chorych ręce kłaść będą, a oni będą uzdrowieni. Od tego dnia nasza szóstka zajmowała się kładzeniem rąk na ludzi chorych. W pracy, w szkole, na ulicy, na korytarzu, wszędzie. Bo przeczytaliśmy o tym w Biblii i zaczęliśmy to natychmiast robić. Efekty. Uzdrowili jednego, uzdrowili drugiego, przyłączył się do nich. Uzdrowili trzeciego, przyłączył się do nich. Jakby tam byliśmy, w tym kościele, no to już ich było ze 150 osób. Rozumiecie? Oni mieli taką metodę. Podobało mi się to bardzo. Cokolwiek zrozumieliśmy z Pisma, to zastosowaliśmy w życiu. Nie czekaliśmy na Boże objawienie. Jak ja bym chciał, żeby nastąpił taki cud, aby te sformułowanie, czyli ta myśl pod tytułem czekam na Boże objawienie, została wypłukana z głów chrześcijan. Jaka święta woda, żeby spłynęła i wypłukała mózgi. Takie jedno z moich marzeń. Trochę fantastą jestem, bo ja mam takie fantastyczne myśli. Rozumiecie? Ale to byłoby piękne. Czekam na objawienie, ale czego? Dowiedziałeś się, że masz kłaść ręce na ludzi, a oni będą uzdrowieni? Tak. Drugi krok jest jaki? Kłaść ręce na ludzi. Nie ma między pierwszym a drugim krokiem jakiegoś pomostu. A rozumiesz? Kiedy będziesz mędrcem? Kiedy będziesz kładł ręce na ludzi. Rozumiesz, o co chodzi? W tej dziedzinie osiągniesz mądrość. W tej dziedzinie. Dowiedziałeś się, że istnieje coś takiego jak słowo wiedzy, wgląd w przyszłość, czyli słowo mądrości. Dowiedziałeś się, że możesz zaglądać w duchową rzeczywistość. Zorientowałeś się, że jesteś osobą proroczą. Tak? Tak. Co teraz masz robić? Prorokować. Czemu tego nie robisz? Nie ma pomostu między tym a tym. Zrób to. Dowiedziałeś się, żeby głosić Ewangelię? Tak. Czemu nie głosić? Mędrcem staniesz się wtedy, kiedy będziesz głosił. Czekam na objawienie. Czego? Na jakie objawienie czekasz? To zwiedzenie. Zwiedzenie. Te zwiedzenie opiera się na twoich osobistych lękach, na twoim osobistym niedowiarstwie. Rozumiesz, o co chodzi? Na różnego rodzaju twoich osobistych problemach psychicznych. Nic więcej.
I dlatego nie jesteś mądry. A jak nie jesteś mądry, to jesteś głupi. Trzeba się tego przyznać. I jeśli nie praktykuję wiedzy, którą mam, to jestem głupi jak but. I muszę się do tego przyznać przed sobą, przed Bogiem. A czasami dobrze jeszcze przed innym człowiekiem. A rozumiecie? To jest bardzo proste nauczanie. W innym przypadku proces poznawania i doświadczania Boga automatycznie zatrzymuje się. Czyli jeśli my nie praktykujemy, to zatrzymuje się nasze poznanie Boga. I posłuchajcie, podważam absolutnie i publicznie każde wyznanie człowieka o tym, że ma relację głęboką z Bogiem i od Niego odbiera świeże rzeczy, jeśli nie realizuje tego, co wcześniej odebrał. On nie ma żadnych głębszych objawień, ten człowiek. On już lewituje we własnej głowie. Czemu? Bo nie robi tego, co wie, że ma robić. Już jest zatkany na Ducha Świętego. A to, co on tam se robi w głowie, to, co on tam widzi, nie widzi, dotyka, nie dotyka, to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle żadnego. 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 Bo nie zrobił tamtego. Bóg jest bardzo skrupulatny. Jeśli przyjmujesz jakąś wiedzę od Boga i nie wprowadzasz jej w praktykę, nie dostaniesz nic więcej. Po prostu resztę sobie wymyślisz, że dostałeś. Będziesz mówił, o, Pan ze mną znowu tam gdzieś był, coś mi pokazał, gdzieś mnie poprowadził. Miałem taką cudowną relację, takie miałem głębokie, bo w ogóle nie wiem, co tam miałem głębokie. Coś z Bogiem miałem głębokie. Ale nie robisz tych rzeczy, które wiesz, że masz robić. No nie. Ale za to Pan mi tam objawia. Nikt ci tam Pan nie objawia. Tam nie ma Pana. To co mam zrobić? Zacznij praktykować to, co wiesz i znowu uruchomisz linię Panty. Znowu się dodzwonisz. Znowu się dodzwonisz. Rozumiesz? Znowu się dodzwonisz. Zacznij to robić. Bo mądrość otwiera drogę do głębszego poznawania Boga. Czyli praktykowanie wiedzy, którą się posiada. Rozumiecie? Na ludzi przychodzą opresje bardzo ciężkie, na przykład na ludzi proroczych, ponieważ nie uwalniają poselstw proroczych. Gniją od środka, gniją, gniją, gangrena ich to zżera. Popełniają błędy potem. Są zgnili w środku i chcą sięgać z tej zgnilizny po świeże rzeczy. Rozumiecie? Tam się po nic nie sięgnie. Musisz usunąć zgniliznę. Jak mam usunąć zgniliznę? Uwalniać te rzeczy, które dał ci Bóg do tej pory. Nie robisz tego, po nic dalej nie sięgniesz. Jesteś zakorkowanym prorokiem. Gnijącym prorokiem. To samo z każdą inną dziedziną. Dalej. Pojmowanie duchowe, czyli szeroko pojęty ogląd duchowej rzeczywistości i odczytywanie rzeczywistości nas otaczającej z perspektywy Bożego Ducha, jest ściśle związane z naszym funkcjonowaniem w pełni mądrości w każdej sprawie. Jeżeli zatem człowiek Boży nie żyje w mądrości, to nie dostrzega duchowej rzeczywistości prawidłowo. Już dostrzega błędnie. I również ten człowiek błędnie ocenia swoją sytuację życiową. Źle ją ocenia. A więc jest w bardzo poważnym problemie. Ani już nie widzi prawidłowo w duchu, ani nie widzi prawidłowo w rzeczywistości, która go otacza. Szachmat. Czemu? Bo nie przekuwa wiedzy na praktykę, czyli nie stosuje mądrości. Nad mądrością nie trzeba filozofować. To nie trzeba się nad nią zastanawiać. To trzeba ją robić.
a robić. To tak jak z miłością. Za dużo się o miłości pisze i śpiewa. Za mało się jej robi. Zrób coś z miłości. Zrób coś. Tak zrobić. Daj coś komuś. Pomóż komuś. Zadbaj o kogoś. Poświęć komuś czas. Poświęć komuś pieniądze. Oddaj się komuś. Rozumiesz? Poświęć komuś życie swoje. Po co ty śpiewasz piosenki o miłości? Zobaczcie. Po co ty w ogóle układasz wiersze o miłości? Jak ty praktycznie nie kochasz. Tak samo jest z mądrością. Ludzie filozofują o mądrości. Jest taka mądrość, taka. Ja mam takie zdanie, a ja mam takie. A ja mam pogląd taki, a mam taki. Zrób coś. Idź coś zrób. Co mam zrobić? Co wiesz? To i to. Zrób to. Czemu tego nie robisz? Nie ma objawienia, bo cię w mordę strzela jeszcze raz. Czemu tego nie robisz? Tak, co rękowice. To już nie należy. Zrób coś, a okażesz się mędrcem. Zrób coś. Nie mów o tym. Nie rozprawiaj. Zrób. Okażesz się mędrcem. Co się stanie? Natychmiast siła twoja wzrośnie. Natychmiast zobaczysz w duchu. Natychmiast ocenisz prawidłową sytuację. Natychmiast relacja z Bogiem się poszerzy. Natychmiast! Rozumiecie? Zamiast tkwić w martwym punkcie wewnętrznej filozofii, wystarczy zacząć coś robić. Kocham Jezusa i te Jego teksty. Kończy w ogóle całą imprezę na ziemi, jest przed ukrzyżowaniem tuż, tuż. I zaczyna się, ostatnie wytyczne zaczynają się. I zaczynają się od takich tekstów. Idźcie. Rozumiesz? Ostatnie wytyczne przed krzyżem i zmartwychwstaniem wielu wstąpieniem. Tak z nimi gada. Idźcie. Co to jest idźcie? Czy to jest w ogóle temat do rozważania? Czy tam są jakieś emocje? Czy to jest coś, o czym trzeba porozmawiać teraz? Idźcie. Oni mieli wykonać fizyczną rzecz. Wprowadzić w praktykę to, czego ich nauczył. Idźcie i czyńcie. Znowu nie myślcie, nie rozważajcie, nie zastanawiajcie się, nie piszcie elaboratów, rozmiarowanie. Nie. Idźcie i czyńcie. Uczniami. Co mieli ich uczyć? Mieli ich uczyć, jak iść i jak czynić. Jak iść i jak czynić. Do nas się na początku czepiali, teraz przestali, bo od razu z nami nie rozmawiają. Różni ludzie. Ale się czepiali mi tak. Ty tak mało, Artur, czytasz ludziom Biblię. Tak mało cytujesz rzeczy z Biblii. Ja mówię, no ale po co mam tutaj czytować? Mają Biblię, 90 zł kosztuje. Ja mówię, poczytają sami. Każdy w tym kraju jest rzadko ktoś nie umie. Po co mam czytać ludziom Biblię? Ludziom mówię, jak mają żyć. Uczę ludzi żyć, chodzić, czynić. Ja nie usłyszałem raz z tekstów Jezusa, który mówi do 12 apostołów swoich tak. Zorganizujcie sobie każdy swoją osobistą torę. Proszę naprawdę przestudiować to od A do Z. Żeby mi się żaden tutaj nie wychylił, jak nie widzi. On w ogóle z nimi raz nie porozmawiał w ten sposób. On im raz nie powiedział, czytajcie Torę, raz nie powiedział, do synagogi chodźcie. W ogóle tak z nimi nie rozmawiał. W ogóle on nie rozmawiał z nimi w ten sposób. Ale on z nimi rozmawiał inaczej. On siedzi przy studni, oni przychodzą, wyżywają się, proszę ciebie, na tą pogarkę, co tam mu dała tej wody i on nie tam gada. I mówią do niego, chcesz jeść? A on mówi, wy nie wiecie, jak ja mam pokarm. Moim pokarmem jest czynić. Moim pokarmem jest czynić. Czynić. Mądrość Boża przemówiła.
Ja się nie chcę zagłębiać tutaj w mistyczną teologię, ale jak czytacie w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona o mądrości, to to jest Chrystus. Tak się z wami dzielę osobistym świadectwem. To jest wszystko Chrystus. Bo jest napisane jak wół. Byłam, kiedy tworzyłeś rasę ludzką i grałam sobie. To Chrystus. Mądrość jest osobowa. Ale nam chodzi o to, co to jest i jak to działa. Musisz praktykować nabytą wiedzę dziś. Dziś. Bo się zatkasz. Kim jest głupiec? To człowiek zatkany. Głupiec to nie jest imbecyl, kretyn, debil. Rozumiecie? Muł bagienny i tak dalej, i tak dalej. To nie jest głupiec. Głupiec to zatkany człowiek. Na co zatkany? Zatkany na rozumienie Boga, zatkany na rozumienie rzeczywistości duchowej i zatkany na rozumienie rzeczywistości, która go otacza. Zatkany na trzech poziomach. To jest głupiec. I on stoi i mówi, nie ma Boga. Czemu on tak mówi, że on nie ma Boga? Jest napisane, głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Czemu on powiedział, że nie ma Boga? Bo on nie ma z nim kontaktu. Głupiec to nie jest ateista. To nie jest tekst, że Boga nie ma w ogóle. Ten tekst oznacza, że on nie ma doświadczenia z Bogiem. Bo dlaczego on nie ma doświadczenia? Bo jest głupi. A dlaczego jest głupi? Bo nie praktykuje nabytej wiedzy. On posiada wiedzę. Bo nie, głupiec to nie jest ktoś, kto nie posiada wiedzy. Otóż nie, przyjaciele, to nie jest definicja głupca. W ogóle definicja głupoty, wiecie jaka jest? Brak mądrości. To jest definicja głupoty. Tak jak definicją ciemności jest brak światła. Tam nie ma nic więcej. A więc głupiec to nie jest debil. Rozumiesz? Z przekręconą główką. Rozumiesz? Jak wróbelek, ten kurczę z tego internetu. Tylko to jest człowiek, który nie posiada mądrości. Czyli to jest człowiek, który posiada wiedzę, lecz jej co? Nie wprowadza w życie. Oto głupiec. Z perspektywy Boga. Takich ludzi Bóg nazywa głupcami. Głupcze, mówi. Głupcze. Tyle wiesz, a nic nie robisz. Tyle wiesz, a nic nie robisz. Rozumiesz? Wiecie, dlaczego mamy takie efekty, a nie inne w Polsce do tej pory jeszcze ewangelizacyjne? Bo w większości kościół w Polsce to są głupcy. Taka jest prawda. W większości kościołów w Polsce są głupcy. Ludzie nie przekuwający swojej wiedzy na praktykę. Oni są naładowani wiedzą. Ale oni tego nie przekuli na praktykę. Wiedza nie jest zła, ja wam powiedziałem. Wiedza jest początkiem całego systemu mądrościowego. Ale ludzie utykają na tym odcinku. On się nafaszerował, on wszystko wie. Chcę wam pokazać teraz. Zupełnie kilka luźnych tematów na temat mądrości. Chcę, żebyście obejrzeli. Mądrość toruje drogę do publicznego wpływu. Przypowieści Salomona 1:20. Chcesz publicznego wpływu? Mądrość utoruje drogę. Mówi o tym Salomon 1:20. Mądrość powoduje, że w praktyczny sposób doświadczasz błogosławieństwa. Salomon 3:13. Za pomocą mądrości realnie powołujemy do życia to, czego nie ma. Wiara, żeby działała, musi zawierać w sobie mądrość, czyli przekucie teorii na praktykę. Teraz w niedzielę Michał mówił
poselstwo na temat praktykowania wiary. To jest przekuwanie teorii na praktykę. Salomon 3,19 o tym mówi. Mądrość prowadzi do sukcesu. Salomon 3,35. Za pomocą mądrości budujemy. Salomon 9,1. Za pomocą mądrości można przekuć porażkę na zwycięstwo. Salomon 9,8. Zobaczcie, co to jest mądrość. Za pomocą mądrości władasz ludźmi. Salomon 11,19. Dzięki mądrości dusza człowieka nie produkuje wzgardy w okresach kryzysowych. Salomon 12,1. Dzięki mądrości człowiek prawidłowo realizuje, rozeznaje życiowo i podejmuje słuszne decyzje. Salomon 14,8. Dzięki mądrości unika się zła. Salomon 14,16. To mądrość powoduje, że człowiek ma w sobie potężną siłę przekonywania. Salomon 16,23. Dzięki mądrości nie ulega się iluzjom. Salomon 17,24. To mądrość powoduje, że twoje wypowiedzi są głębokie i szybkie. Salomon 18,4. To mądrość daje człowiekowi zdolność prawidłowego oceniania i selekcjonowania ludzi. Salomon 20,26. To mądrość daje człowiekowi siłę do eliminacji wrogów. Salomon 21,11. Mądrość góruje nad mocą. Salomon 24,5. Mądrość góruje nad bezbożną władzą. Salomon 4,13. Mądrość góruje nad pieniędzmi. Salomon, Kaznodzieja 7,11. Dzięki mądrości człowiek zyskuje siłę przebicia w życiu. Kaznodzieja 7,19. Mądrość doprowadza do tego, że człowiek staje się pogodny, czyli u człowieka zostaje zlikwidowana depresja. Kaznodzieja 8,2. Mądrość czyni człowieka odpornym na wszelkie ciosy. Kaznodzieja 9,18. I mądrość powoduje, że życie człowieka jest lekkie. Kaznodzieja 10,10. Idąc dalej, to mądrość jest jedyną rękojmią pełnego sukcesu. Jeżeli nie będziemy mądrzy, sukces na przejdzie koło nosa. Zyskamy coś w życiu z Bogiem. Trochę. Ale masa rzeczy nam przejdzie koło nosa. Jej posiadanie lub jej brak w praktyce determinuje to, o czym decydujemy w życiu. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. To jej posiadanie lub jej brak decyduje o tym, na czym się opieramy podczas decyzji. Ja czasami słucham, jak ludzie argumentują jakąś decyzję w swoim życiu. Ja jestem w szoku. Czy w ogóle wy wiecie, przyjaciele, że większość odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, ja nie wiem, jak to wygląda procentowo, ale jest to większość, w ogóle nie potrafi zaargumentować swoich decyzji. Najczęściej słyszę ten tekst. Bóg mi tak powiedział. Ja mówię, koniec. Bóg ci tak powiedział. Ja wiem, że istnieje jakaś nisza życiowa, gdzie nie można wytłumaczyć pewnych decyzji. Natomiast 99% decyzji się normalnie tłumaczy. Ponieważ w 99% Duch Święty, który cię w coś będzie pakował, to ci to świetnie wyargumentuje. Bo Duch Święty nie jest debilem i nie uważa ciebie za debila. Jak normalny podchodzi do normalnego, to z nim rozmawia normalnie. Do mnie Duch Święty nie podchodzi i mówi: zrób to. W ogóle ja takiego czegoś nie znam. Mnie Bóg nie kazał nic 20 lat. Od 20 lat, od kiedy Boga znam,
Ja nie miałem przypadku, że Bóg mi coś kazał zrobić. Ja zawsze byłem przez Boga przekonany na podstawie argumentów takich czy innych. Kurczę. Bo Bóg jest normalny. Tu ludzie urobili jakąś chorą prymę. Dlatego jak ktoś mnie zapytał o moje decyzje, to ja mu wyrekomenduję swoje decyzje. One są oparte na objawieniu. Ale ja mam je wyargumentowane przez Boga i ja je umiem wyargumentować człowiekowi. Bo jestem mądry. Rozumiecie? Na koniec tego wykładu chcę jeszcze raz szczegółowo opisać mądrość. Uczenie się. Po pierwsze, trzeba się uczyć. Nie można być nieukiem. Nie można być duchowym nieukiem. No nie można. My mamy dzisiaj taki materiał, rozumiecie, że nie można być duchowym nieukiem. Zobaczcie. Na przykład prosta rzecz. Są fundamenty wiary. Mamy taką książkę Fundament Wiary. Przecież tego się trzeba uczyć. Następne książki wychodzą. Zrobiliśmy warsztaty prowadzi. Jest robiona książka na temat warsztatu prowadzi, który teraz będzie ku końcowi. Wydamy książkę. Nie nazwę ją warsztaty prorocze, będzie, już nie pamiętam, jaki tam ma być do niej tytuł. Generalnie związany z całą infrastrukturą działania prorocznego. Pytam nieraz ludzi od nas zespołu tylko. Kto, czy oni mi coś mówią, takie na objawienie, takie coś o mnie. Oglądałeś warsztaty? Nie. Ja mówię, dlaczego? Błagam. Oświeć mnie i powiedz, dlaczego tego nie masz przestudiowanego? A nadal twierdzisz, że jesteś osobą proroczą. I walisz mi numery, które są w ogóle przeciwne prawdą Bożą. No są przeciwne. Te warsztaty zostały po to zrobione, żeby pokazać, na czym to się w ogóle wszystko opiera i o co w tym chodzi. Więc co? Początek nauka. Nauka, nauka, nauka. Do czegokolwiek się zabiera nauka. Rozumiecie? Nauczę się. W wyniku tej nauki gromadzę i przyswajam wiedzę. To jest ogromnie ważne. Gromadzę i przyswajam. Nie przepuszczam uchem, nie wypuszczam drugim. Nie słucham 40 kazań w ciągu tygodnia, każde o innej treści. Tu posłucham, tam posłucham, tam posłucham. Nie! Odstaw to. Tabelka. Według tabelki. Rozumiesz? Jadę. Tak? Zgłębiam ten temat do końca. Do końca, ten temat zgłębiam. Potem wezmę się za drugi temat i do końca go zgłębię. Pojadę do spodu. I teraz w wyniku tego działania zaczyna w człowieku powstawać znajomość danego tematu dopiero. Kiedy ktoś jest znawcą w czymś? Kiedy w wyniku nauki zebrał i przyjął wiedzę. Wtedy jest znawcą. Dopiero on się na czymś teoretycznie jeszcze cały czas, ale zna. Rozumiecie? W wyniku tego człowiek staje się biegły i zręczny. Czyli teraz, jak on już to wszystko zebrał, to on jest biegły i zręczny w tym temacie. Dopiero teraz on jest biegły i zręczny. A nie człowieku, że, nie wiem, jest taki film, może widzieliście kiedyś, taki stary komedia, szpiedzy tacy jak my. Kurczę, dwóch wariatów udających w ogóle lekarzy i mają operować gościa, gość leży, a ten trzyma skalpel w ogóle i oni mówią do niego, że on ma chory wyrostek robaczkowy, a ten mu skalpel to klaty przykłada. Rozumiesz, o co chodzi? Na ten ludzie się patrzą i mówią, tak, no pan doktor ma nowatorskie metody takie, no ale tu jest w ogóle. I w konsekwencji mówię, dobra, szlif, frajera, użyjmy go tam lecą, nie?
Człowieku, przecież jest szok. Bez żadnej znajomości rzeczy nie można być biegłym i zręcznym. Ale kiedy się ma znajomość rzeczy, to jest się biegłym i zręcznym. I to powoduje zradzanie się w człowieku zdrowego rozsądku, czyli prawidłowej oceny. Kiedy ja już posiadam materiał w sobie, to ja prawidłowo teraz naokoło widzę i mogę oceniać. I teraz ta ocena, czyli ten zdrowy rozsądek, powoduje, że ja mogę zacząć praktykować tą rzecz. I to czynimy mędrcem. Rozumiecie? To czynimy mędrcem. Dopiero teraz mogę być nazwany mędrcem, kiedy zacząłem to robić. Do tej pory jeszcze nie mogłem być nazwany mędrcem. Do tej pory byłem na drodze do mądrości. Musimy być ludźmi, którzy czynią. Rozumiecie? Jeżeli nie czynimy czegoś, jeżeli rozpoznasz w sobie taką sytuację, że jesteś pełen wiedzy, ale ty wprowadzasz tę wiedzę sporadycznie w życie, w bardzo małym procencie, to masz problem i musisz to określić jako problem. Musisz z tym przyjść do Boga na dzień dobry i powiedzieć: Boże, jestem głupcem. Normalnie w swojej komorze. Boże, jestem głupcem, bo wiem, a nie czynię. Przepraszam Cię, Panie Boże, za moją głupotę. Wyrzekam się. Związuję duchy głupoty i mówię: precz ode mnie. Panie Boże, od dzisiejszego dnia deklaruję się przed Tobą, że będę czynił to, co wiem. Nie to, czego nie wiem, ale to, co wiem. Będę zdobywał kolejną wiedzę i znowu czynił. Ale dzisiaj zacznę od czynienia tego, co wiem. Pomóż mi, Duchu Święty, złamać wszelkie bariery w mojej głowie, które przeszkadzają mi czynieniu tego, co już wiem. Pomóż mi, Duchu Święty. Rozumiesz? Tak musisz to rozegrać. Bo musisz być mądry. Bo musimy być ruchem, którym się będą ludzie błogosławić lub przeklinać. Nie możemy być nigdy na środku. Jeśli będziemy mędrcami, to będą do nas przychodzić i mówić: wskaż mi drogę. Rozumiesz? Bo będziemy mędrcami. Będziemy mogli powiedzieć jak Smith Wigglesworth: znam swój fach. Znam swój fach. Ja znam swój fach. Wiem, jak to robić. Czasami, wiecie, ja jestem uznawany generalnie za osobę bardzo arogancką. Bo ja w ogóle, jakby to powiedzieć, ja nie lubię kurtuazji. Znaczy, jeśli muszę kurtuazyjnie postępować, bo zmuszę mnie do tego sytuacja, to robię na rzecz rzeczy wyższych. Ale zasadniczo nie lubię kulturacji. Na przykład ja nie pytam o to, co wiem. Rozumiecie mnie? Nie pytam, bo po co mam pytać, jak wiem. A skąd ja wiem, że wiem? Bo ja to robię. Jak ja to robię, to się nie pytam. Ja się nie dopytuję. Ja się nie upewniam. Bo to robię. Ale jakbym nie robił, to się zastanawiam. Wiesz co? Jak nie robisz czegoś, to ty się zastanawiasz czegoś. Weź coś drugiego. A weź dzisiaj podejmij decyzję, że zaraz zrobisz coś, co doskonale wiesz, jak zrobić, ale do tej pory nie zrobiłeś. A weź teraz podejmij taką decyzję. Jedną rzecz zrobię to. Taki numer wywalę diabłu, że zrobię tą rzecz. Co wiem, jak się robi, ale nigdy nie zrobiłem. Złamię tą demoniczną blokadę. Wejdę na drogę mądrości. Zrobię tą rzecz.
zrobię. Rozumiesz? Wstań, proszę. Ojcze, modlę się. Dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję za to, że słowa Twoje docierają do każdego umysłu głęboko i zostawiają bardzo głęboki ślad. Ojcze, ja wiem, na jakim miejscu my jesteśmy dziś. Ja wiem, jak bardzo potrzebujemy, tak aby każdy z nas był mędrcem. Ojcze, my jesteśmy na drodze mądrości od dawna. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z ludzi, którzy są w Kościele i w zespole, był mędrcem. Aby wprowadzał w praktykę to, co jest już w nim złożone przez Ciebie. Niech dzisiaj zapadną decyzje, Duchu Święty. A Twoja moc niech wspomoże każdego człowieka, który ma jakąkolwiek blokadę w głowie, sprowadzanie w praktykę tego, co już wiem. Amen.